Hejka, witam serdecznie. Jeszcze raz w tym dniu, w tym samym dniu. Mamy dzisiaj poniedziałek. Słuchajcie, nie no, jestem zdruzgotany tym wszystkim. Bo tak naprawdę, czekajcie, mogę sobie zamknąć. Za dużo osób mnie słuchało. Słuchajcie, jestem zdruzgotany tym wszystkim, co się dzieje, co niektórzy nagrywają. Słuchajcie, Leszek dzisiaj nagrał taki, dzisiaj to było chyba dzisiaj, że zapraszam na Lajta. Co jest, kurwa? Wy, gliniarze. Jedno pytanie. Wy, kurwa, jakieś dochodzenie robicie w sprawie tego wszystkiego? Czy tak po prostu prawo mówi nie? Róbcie sobie, ludzie, co chcecie. Wychodzi na to, że w tym momencie ja mogę, albo każdy z nas może zajebać gościa w jakiś tam sposób, taki, wiecie, nie drastyczny, ale taki odszedł i chuj, dzwoni do ciebie ten, albo przychodzą ten gliniarzy i mówisz, chlał się zachlał. No. I chuj. Co mnie to obchodzi? Kurwa. Nie no. Coś tu jest kurwa nie tak, tak? Coś tu jest kurwa nie tak. Jest na rzeczy. Jak kurwa Leszek najpierw kurwa wrzuca filmik, gdzie odpierdala maniankę, kurwa, Piotra, usuń filmy. Mój, który nagrałeś bez mojego pozwolenia, jak byłem w szpitalu i to, co mówiłem, bo wiecie, już jest jakiś tam, kurwa, ten. I z dryblasem, jak rozmawiałeś w tym samym dniu, co sam policja była, karetka i to wszystko, przez telefon i to nagrałeś. A dlaczego? A dlaczego ty, kurwa, pajacu, szmaciarzu, debilu, kurwa, nie znający się na internecie, w ogóle znający się chyba tylko na chlaniu, a nie na niczym innym. Chociaż ten dryblas to też aż tak chyba nie ogarnia tego wszystkiego. A jak ogarnia, to jest naprawdę nie, wydaje mi się, że nie ogarnia, bo jakby ogarniał, to by troszeczkę chyba przyhamował ze wszystkim. Ale wydaje mi się też to, że on jest za młody i jest tak głupi, tak takim debilnym, kurwa, kretynem, że no nie ogarnia tego wszystkiego, że to, kurwa, idzie w świat, że ludzie nie dadzą ci spokoju, a przez to tym bardziej nie mogą dać ci spokoju, kurwa, gliniarze i śledczy. Niestety, chłopie, będziesz miał przejebane i tak. A ty, Leszek, nagrywając, nie wiem, kto ci to, kurwa, prowadzi tam ten kanał, bo ty jesteś za głupi i za durny i jesteś jebanym żulem, żebyś wiedział, jak to, kurwa, ogarnąć, jak to nagrywając, więc jesteś
za głupim, tępym debilem, żeby to ogarniać, więc ktoś to ogarnia. Wydaje mi się, że to ogarnia jedyna osoba, która ogarnia szkołę, która prowadzi szkołę, która jest wielce panem szkolnej. Jest to gościu o nazwie Sradek. Podobno to jest bardzo dobrze znajomy tego dryblasa, tego debila, a nie dryblasa. Może nie będziemy to nazywać go dryblas, czy jakiś tam inny, tylko debil, idiota, głąb, kapuściany. Może tak. Słuchajcie, największą kasę czepie ten z Białegostoku. Tak. On jest do tego przyczyną i tak naprawdę powinni śledczy zdjąć jego. Jak jego zdejmą, to zdejmą całą resztę. I taka jest prawda. I wtedy będzie spokój i normalnie wszystko do normy pójdzie. To jest gościu, który największą kasę czepie z tego wszystkiego. Teraz tak, Leszek najpierw wyjebał z tekstem, że ma usunąć Piotr. Czekajcie, Piotr? Piotr ma usunąć te filmiki, które nagrał, a dzisiaj był, jest na kanale tego Leszka filmik, gdzie zaprasza na lajta, nie streama, nie live'a, tylko lajta. Zostawił sobie tekst Majora, lajta. Słuchajcie, nie wiem, czy tego lajta chyba nie było. Chyba zdali sobie sprawę z tego, że chyba przewinają, albo chuj wie co. Nie było. Zapraszał na lajta na dzisiejszy dzień o 20. Nie było go. Ma szczęście, bo tam zlinczowaliby jego, a tą szmatę, która za kamerą, która wzięła Majora Dryblasa, jakby przyjechał na pogrzeb, to kurwa zlinczowaliby go na żywca. Nawet nie patrzyliby, czy tam jest policja, czy nie. Oni by go tam zlinczowali, zajebali z kurwy syna i wjebali do tego dołu i tak naprawdę trzeba było kopać drugi dół dla Majora, bo ten skurwysyn by tam został już pochowany bez trumny, bez niczego, tak po prostu zajebany i wjebany kurwa do tej dziury. Rozumiecie? Tak by to wyglądało. Tak by szmaciarz kurwa tam wylądował. A ten Fedor, czy no Fedor, będziemy go nazywać Fedor, bo to jest taki smród, który się kurwa za tobą ciągnie, taki Fedor. I to się bardzo dobrze składa i bardzo dobrze wiąże. Ten koleś w okularach, który był przy Krzyśku i podawał mu rączkę, żeby mógł wejść, to już teraz wiemy, że to jest Fedor, ten chuj jebany, złodziej pierdolony. Tak. I on był organizatorem pogrzebu. Ty, chłopie, pytanie do ciebie. Ty debilu, kurwa. A to był pogrzeb, czy kurwa jakaś imprezka, kurwa? Że ty byłeś... jak to powiedziałeś? Jak to powiedziałeś? Organizatorem? Nie, pogrzebów się nie organizuje. Pogrzeb się przygotowuje. Załatwia. Organizować to ty sobie możesz, kurwa, ślub. Imprezę.
No jesteś zwykłym debilem, kurwa, kretynie. Poszedłeś na pogrzeb i co jakiś czas, kurwa, dopierdalałeś się do Piotra. Jaki masz problem? Ma prawo nagrywać, ma prawo robić na żywo, ten, żeby mogli inni widzowie zobaczyć pogrzeb majora, bo nie mogli tam przyjechać. A ty, kurwa, co? Odpierdalałeś, bo ty, kurwa, co ty mu pomogłeś? A ty ile, kurwa, nakradłeś z kurwysynu dalej od niego? Dalej kradniesz z kurwielu, kurwa, trzymając pieczęć, kurwa, na Krzysztofie? Razem ze Sratkiem? No właśnie. Więc, kurwa, morda w kubeł, ty szmato jebana. Ty pizdo pierdolona. A tak przy okazji do tej pizdy jebanej, która wzięła majora. Do tej pizdy jebanej, która wzięła majora. Do ciebie, kurwa, mówię. Dryblas. Szmato pierdolona. Mam bardzo blisko. Chuju zajebane. Skurwysynu jebane. Pierdolone. Do zobaczenia. Jack TV żegna was.